Witam bardzo serdecznie na moim kanale Sanlight Tarot. Z tej strony Wróżka Fortuna się kłania. Dzisiaj zapraszam Was, kochane bliźnięta, na horoskop na luty 2019 roku, a przy okazji nowego roku dla Was wszystkiego dobrego, spełnienia w życiu osobistym, również w życiu zawodowym. Aby Wam się szczęściło i Wasze plany spełniały, abyście dążąc do sukcesu byli wytrwali w tym nowym roku, ale także optymistycznie patrzyli na świat i na drugie osoby otaczające Was w koło, także abyście się uśmiechali wzajemnie do siebie, tego Wam życzę i zawsze pamiętajcie o poczuciu humoru i o dystansie do świata, do ludzi i do siebie. Proszę pamiętać, aby moje horoskopy również brać z lekkim dystansem, bo energie są przejściowe i tak jak mówię, nie zawsze ze wszystkimi rezonuje z 1/12 populacji bliźniąt. Na pewno ten horoskop nie będzie rezonował, ale na pewno każdy, przypatrując się, znajdzie coś dla siebie. Drodzy moi, aby nie przedłużać, mój e-mail zawsze jest pod spodem. Zapraszam do kontaktu i zaczynamy. Zaczynajmy. W pierwszym tygodniu dwa puchary, dobre stosunki z ludźmi, spotkania, może bratniej duszy, może dla samotnych, tutaj zauroczą się w stałych związkach. Na pewno porozumienie, na pewno harmonia. Także w pracy, praca zespołowa, bądź też podpisanie korzystniejszej jeszcze umowy, jaką macie, pomoc od współpracowników, na pewno zapanuje harmonia na początku lutego, tu u bliźniąt, na pewno będzie ciekawy ten tydzień, układać się będzie harmonijnie. W zdrowiu możliwe problemy z podwójnymi narządami, takimi jak uszy czy nerki, możliwe nawet jakieś narządy żeńskie mogą być zagrożone, jakieś tu mogą wystąpić problemy, ale to, tak jak mówię, nie dla wszystkich. To jest tylko taka uwaga o zdrowiu. Taki aspekt rysuje się w tej karcie. Dobrze, moi drodzy, w drugim tygodniu dziesiątka buław, przeciążenie, ciężar, który człowiek dźwiga czasem na własne życzenie, że tak powiem. Czasem tutaj właśnie człowiek chce zrobić wszystko naraz, a trzeba pamiętać o tym, że trzeba się skupiać na jednym celu, ale życie jest ciężkie, skomplikowane w tej chwili, ja to rozumiem i tak to właśnie wygląda, że my czasem nie możemy się skupić na jednej rzeczy, choć nie wiem, jak byśmy chcieli. Bliźnięta są ambitne, są honorowe, pracowite, mogą właśnie odczuć to przeciążenie w drugim tygodniu tym nadmiarem obowiązków. Do tego chcą być doskonałe, aby wszystko było perfekcyjnie w ich życiu, żeby się układało. No niestety. Także takie zniechęcenie może przyjść, przemęczenie. Również czasem bierzemy sprawy partnera, czy też syna, czy córki na siebie, domowników. Chcemy za nich wszystko zrobić i pozałatwiać. I to wszystko kumuluje się na naszych plecach, na naszych barkach, a później taki brak współpracy, takie zniechęcenie. W zdrowiu właśnie przeciążenie kręgosłupa, układu krwionośnego także i właśnie plecy, barki. Czasem może dopaść tutaj przeziębienie, kochani. Dobrze, w trzecim tygodniu trzy miecze. No, energia trochę smutna, może człowiek przeżywa jakieś rozczarowania tutaj w tej karcie. Smutek, to jest trójka mieczy. Rzeczywistość zaczęła odbiegać od naszych oczekiwań, wyobrażeń. I tu właśnie bliźnięta mogą się znaleźć, nie muszą w takiej sytuacji, że to wszystko
o czym myślały, nie ziściło się tak, jakby właśnie sobie tego zamarzyły, według ich wewnętrznych takich pragnień, taka życiowa lekcja, że poszło coś nie tak. W pracy może być jakieś niepowodzenie, czy w domu jakaś drobna kłótnia, czy może ktoś nas zranić tutaj. No, w zdrowiu uważajcie też również na, to są takie drobne kłucia w sercu, to mogą być problemy z oddechem, to mogą być problemy z trawieniem. W czwartym tygodniu dwójka mieczy. Także tutaj bliźniak będzie mało pewny siebie, tak się wycofa. I w tej karcie jest aspekt właśnie dwoistości. To jest konieczność podjęcia decyzji, takie stanie na życiowym rozdrożu. Są dwa wyjścia, tylko trzeba je zobaczyć, bo tu kobieta ma zasłonięte oczy, stoi tyłem i ma zasłonięte oczy. I jak ona ma zobaczyć te dwa wyjścia, jak ona ma znaleźć to wyjście? To jest właśnie ciekawe, ale trzeba jakiś pomysł znaleźć, aby rozwiązać tą sytuację, w której się bliźniak znalazł. Może czasem kierować się trzeba logiką, czasem intelektem, to już czasem intuicją właśnie. Trzeba się przyjrzeć będzie sytuacji, jaka zaistnieje i wybrać odpowiednią właśnie drogę dla siebie. Kochani, w zdrowiu też mogą być zatoki, mogą być bóle głowy, czwarty tydzień. I podsumowanie tego miesiąca, wynik. Siódemka pucharów symbolizuje takie właśnie niezdecydowanie, takie marzenia na jawie, ale również i wiele możliwości do wyboru. Wiele jest okazji, aby tutaj spełnić swoje marzenia, aby iść do przodu, bo tu wiele dróg się może otworzyć. Jest dużo możliwości, każda będzie kusząca, każda będzie atrakcyjna, ale trzeba będzie podjąć odważną decyzję w końcu lutego dla bliźniąt. W miłości również możemy idealizować partnera, czasem ulegać pokusie. Czasem dla niektórych wybór właśnie będzie problemem, wybór partnera. Takie fantazjowanie, nawet czy w pracy, czy w życiu osobistym, fantazjowanie, pomysłowość, kreatywność, tylko trzeba wybrać. Coś trzeba będzie wybrać, bo tutaj ta osoba, ten człowiek na tej karcie, on przedstawia człowieka, który jest zamyślony, zamarzony i nie widzi swoich pomysłów, nie widzi swoich możliwości, jakie go czekają. W zdrowiu także to są problemy z uzależnieniami. Mogą być problemy z widzeniem, mogą być problemy na przykład z alkoholem, może być jakaś impreza na koniec miesiąca z alkoholem, ale także problemy z widzeniem, problemy z oczami. Kochani, ja Wam życzę, abyście podjęli jak najsłuszniejsze decyzje. Miesiąc troszeczkę będzie pod górę, może nawet ciężko będzie z tymi decyzjami. Będziecie przeciążone i brak może możliwości są, ale brak chęci do podjęcia decyzji. Życzę Wam dużo energii, dużo motywacji do działania, bo to jest bardzo ważne. I zapraszam na kolejny horoskop. Pozdrawiam Was serdecznie.